gminie Gromnik uroczyście obchodzono 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenia rozpoczęły się od mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Siemiechowie, gromadząc licznych mieszkańców i gości. Po raz kolejny 11 listopada, w tym szczególnie ważnym dniu dla nas Polaków i dla nas katolików, gromadzimy się w naszej siemiechowskiej świątyni, aby przed Bogiem, mszą świętą, rozpocząć gminne uroczystości związane z Dniem Niepodległości. Bezpośrednio po mszy publiczność miała okazję posłuchać koncertu pieśni patriotycznych, który zaprezentowała orkiestra Dęta z Siemiechowa wspólnie z chórem parafialnym z Janowic. Ich występ był pełen emocji i narodowej dumy. Punktem obchodów był przemarsz pod Urząd Gminy Gromnik. Tam odbyła się ceremonia, w trakcie której odśpiewano hymn narodowy i złożono kwiaty pod obeliskiem oraz pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej. W Ośrodku Kultury odbyła się dalsza część obchodów. Koło teatralne Improwizacja, działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, zaprezentowało spektakl Zemsta autorstwa Aleksandra Fredry. Nie zapieraj się daremnie, wszak błagałeś podstojne, by do ciebie wyjść raczyła. Ha? Czemuż żąda? Niechaj zginę, jeśli... Z tego stroju i z tej broni marsowego znać piastuna, co w rycerskiej zbieg w pogoni od bieguna do bieguna. Zwieńczeniem uroczystości był koncert chóru Cantus Gaudio, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku, który swoim wykonaniem pieśni patriotycznych poruszył serca słuchaczy, przypominając o ważnych wartościach narodowych. Dajmy o
ofertę naszym mieszkańcom bardzo dużą. To jest fantastyczne, to jest jedna strona medalu. Natomiast to, że jest co roku inaczej, jest lepiej. Ja uważam, że jest więcej. To jest dobrze, bo się rozwijamy. To znaczy, że mamy jeszcze coś do zaproponowania naszym mieszkańcom, żeby nie było nudnie. Natomiast myślę, że po dzisiejszym dniu mogę powiedzieć, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Gminny Ośrodek Kultury bardzo pięknie proponuje nam spędzić ten wolny czas świąteczny i jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się dzisiaj działo od samego rana do tej pory, do tej godziny, o której teraz jesteśmy. Historia nasza ma wielu bohaterów, którzy zginęli za wolność naszej ojczyzny. Dlatego 11 listopada składamy hołd tym wszystkim, którzy zginęli za wolność Polski. Są to cykliczne imprezy, które kultywujemy w naszej gminie, rozpoczynając mszą świętą w Siemiechowie, kończąc w Gromniku. Całe wydarzenie stanowiło piękne świadectwo patriotyzmu i jedności społeczności gminy Gromnik, celebrującej ważne chwile z historii Polski.